Jesteśmy w Studiu Edukacji Artystycznej Pineska. Jest to miejsce, które powstało z myślą o dzieciach. Przede wszystkim o dzieciach młodszych. Od malucha, od dwulatka już do dwunastolatka. Ale nie ograniczamy wieku dzieci. Zapraszamy również dzieci 14, 15, 16-letnie do nas. Aczkolwiek główny cel naszych działań to jest edukacja artystyczna dzieci młodszych. Przede wszystkim głównym naszym celem to jest właśnie edukacja artystyczna. Od najmłodszego już wieku, od najmniejszego dziecka, ale poprzez zabawę. To jest nasz cel, żeby ta edukacja miała charakter zabawy, żeby miała charakter swobody pewnej, swobody twórczej dziecka. Żeby nie ograniczała się tylko do zajęć 45-minutowych i to wszystko. U nas jest ten ciąg dosyć duży, dosyć szeroki zakres naszych działań. To znaczy od teatru, poprzez muzykę, poprzez zajęcia taneczne, balet, a także zajęcia plastyczne, rękodzieło artystyczne, różnego rodzaju formy artystyczne. Natomiast to wszystko łączy zabawa. Swobodna, nieograniczona zabawa twórcza dziecka. Moje zainteresowania to przede wszystkim działalność teatralna, amatorska działalność teatralna, ponieważ jestem nauczycielem teatru od 20 już kilku lat i pracuję z dziećmi małymi, ale pracuję z dziećmi troszeczkę starszymi, z młodzieżą. Natomiast moje doświadczenie mówi, że dziecko, które ma do czynienia z teatrem swobodnym, teatrem zabawy, teatrem pełnym właśnie takiej swobodnej, nieograniczonej zabawy, takie działania powodują, że dziecko się bardzo dobrze rozwija, że nie ma zahamowań, nie boi się sceny, nie boi się występów, ale to nie jest główny cel, występy i scena. Głównym celem tak naprawdę jest otworzenie dziecka, pozbawienie go lęków, barier, które bardzo często są wynikiem nauki szkolnej na przykład, przygotowywaniem się, wynikiem stresu. Sztuka jest odzwierciedleniem życia, a my w tym życiu powinniśmy się też bawić i sztuką, i troszeczkę życiem. Nie ograniczać się tylko i wyłącznie do wykonywania zawodowych obowiązków, ale wprowadzać pewne kolory do tego życia. I dlatego chcemy te dzieci, nasze dzieci, które tutaj do nas przyjdą, chcemy nauczyć bawić się i kolorami, i całym światem, i otaczającym tutaj nas bajkowym otoczeniem. Cały czas zapraszamy do nas, ponieważ jesteśmy młodą, rozwijającą się instytucją, placówką edukacyjno-artystyczną. Zapraszamy dzieci, zapraszamy rodziców w różny sposób. Dzisiaj na przykład mamy dni otwarte. Pokazujemy, co mogą tutaj dzieci zobaczyć, czego się mogą spodziewać rodzice po nas. Prezentujemy swoje umiejętności, doświadczenie, wykształcenie, ponieważ wszyscy tutaj zatrudnieni mają wykształcenie pedagogiczne, to są profesjonaliści, jeśli chodzi o pracę z dziećmi. Natomiast profesjonaliści obdarzeni dodatkowymi twórczymi pasjami, to jest bardzo ważne. Zapraszamy na naszą stronę Pineska, www.pineska.edu. Zapraszamy na Facebooku. Docieramy do szkół, ponieważ organizujemy również dla szkół programy artystyczne. Mamy szeroką ofertę. Andrzejki, Mikołajki, ofertę sezonową, ale również warsztaty teatralne, tak zwane teatrałki, które sama prowadzę. Mamy ofertę kolory wyobraźni, ofertę plastyczną i dla nauczycieli, i dla dzieci, warsztaty plastyczne. Współpracujemy z drużyną Piotrówka, która również przygotowuje dla nas bardzo ciekawy program historyczny. Jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami, z przedszkolami. U nas jest rytmika, są zajęcia artystyczne, których teraz nie ma w przedszkolach. Mam nadzieję, że chwilowo, ale u nas te zajęcia są, więc zapraszamy rodziców do nas. Rano też dysponujemy czasem i miejscem dla dzieci, jeśli tylko rodzice będą chcieli do nas przeprowadzać dzieci. Już od godziny 7 tak naprawdę otwieramy naszą świetlicę. Świetlicę po szkole tak zwaną, ale również może to być świetlica przed szkołą. Jeśli rodzic chce nam powierzyć swoje dziecko i chce, żeby dziecko miało czas zagospodarowany, może do nas udać się, czy zadzwonić, czy umówić się z nami na rozmowę. Przygotujemy odpowiedni pakiet, program dla każdego dziecka. Pakiet opiekuńczy. Mówię, może to tak źle brzmi, pakiet opiekuńczy, ale jakoś to musimy nazwać jednak. Czyli dziecko może być u nas i przed szkołą, zostanie dowiezione do szkoły
i również zabrane ze szkoły. U nas mogą dzieci odrobić lekcje pod opieką nauczyciela, zjeść podwieczorek. Jeśli rodzic będzie miał taką ochotę, możemy dziecko również zawieźć do domu. Oczywiście na zasadzie umowy między nami a rodzicem. I do domówienia wszelkich szczegółów, które tutaj są bardzo, bardzo potrzebne, jeśli chodzi o najważniejszy skarb, jaki rodzice mają, czyli ich dzieci. Co jeszcze? Zapraszamy również na urodziny twórcze do nas. Bo to jest również nasze perełkowe działanie. Dziewczynki znajdą u nas kącik gwiazdy, gdzie mogą się przebrać w piękne stroje księżniczek, w peruki. Zostaną pięknie umalowane przez panią, która się zajmuje profesjonalnym makijażem. Takie urodziny są niezapomniane. Dla chłopców też mamy ciekawe propozycje różnych gier, czyli tutaj Wyspa Piracka, czy Dziki Zachód, czy jakiekolwiek pomysły przyjdą nam do głowy i dzieciom, i rodzicom. Wszystko jesteśmy w stanie zrealizować w naszej pinesce.